Pixar w pudełku. Zajmijmy się innymi problemami obliczeniowymi związanymi z projektowaniem tłumu robotów z małej liczby części. Dojdziemy do świetnego wzoru prawdziwego narzędzia do liczenia. Wzór już niedługo. Wyobraźmy sobie roboty podobne do węży. Nazwijmy je wężobotami. Składają się z członów, z których każdy musi być użyty dokładnie raz. Jeśli na przykład buduję trzyczłonowego wężobota, mogę ułożyć człony tak albo tak. Chcielibyśmy wiedzieć, ile można zbudować takich wężobotów. Pamiętajcie, trzeba uwzględnić każdą możliwość. W ćwiczeniu skonstruujecie wszystkie możliwe wężoboty o długości od 1 do 4. Do dzieła!